Anna Derwiszewska w programie Rolnik szuka żony szukała prawdziwej miłości. Choć początkowo zupełnie się na to zapowiadało, jej idealnym partnerem został Jakub. Fani przyjęli go z lekkim dystansem. Z czasem jednak wyszło na jaw, że ta dwójka jest sobie pisana. Program opuścili jako para, a podczas świąt Bożego Narodzenia zakochani się zaręczyli. Niedługo później ogłosili, że oczekują narodzin dziecka. Ich syn przyszedł już na świat. Mama i jej pociecha wrócili do domu ze szpitala. Anna Derwiszewska z programu Rolnik szuka żony wróciła już z synem do domu. Taką niespodziankę otrzymała. Anna i Jakub z Rolnik szuka żony poinformowali za pomocą Instagrama, że doczekali się syna. Widzowie nie posiadali się z radości. Domysły o tym, kiedy odbędzie się poród, pojawiały się w sieci już od dłuższego czasu. Rolniczka podkreślała, że ma nadmiar obowiązków i przez to wstrzymuje się od mediów społecznościowych. "15 maja wszystko było jasne. Informacja pojawiła się również na oficjalnym profilu show Rolnik szuka żony. Przedstawiamy Wam Dariusza, synka Ani i Jakuba z 10. edycji. Gratulujemy z całego serca i życzymy dużo zdrówka. Czytamy. Teraz kobieta wraz ze swoją pociechą wróciła już do domu. Tam czekała na nią niespodzianka. Jakub postanowił przystroić dom. Użył do tego balonów w niebieskich odcieniach. Nie obyło się bez baneru z napisem powitalnym. Ukochany Anny nie zapomniał o kwiatach. Kobieta dostała również wiele prezentów od bliskich. Była niezwykle zachwycona gestem. Co sądzicie? Po więcej zdjęć Anny i Jakuba z programu Rolnik szuka żony zapraszamy do naszej galerii na górze strony. Rolnik szuka żony. Tak Anna świętowała urodziny. Zaraz rodzi. Rolnik szuka żony. Anna Derwiszewska pokazywała ciążę w mediach społecznościowych. Anna Derwiszewska relacjonowała przebieg ciąży w mediach społecznościowych. Na swoim profilu na Instagramie starała się jednak ograniczać szczegóły. Mówiła jednak, że może liczyć na ogromne wsparcie od swojego partnera. Opowiadała o swoim samopoczuciu w trzecim trymestrze. Tak poza tym chciałam wam powiedzieć, że ja się czuję dobrze, maleństwo jeszcze w brzuszku, także się czuję. Jest wszystko ok, jesteśmy szczęśliwi, zdrowi, rośniemy, ja i mały. Kuba nas wspiera w tym, wszystko jest ok. Wiadomo, są dni lepsze i słabsze, ale nie mogę narzekać.